Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Sepsa to choroba, na którą choruje tysiące Australijczyków. Może być śmiertelna, dlatego pewna fotografka z Sydney stara się zwiększyć świadomość na temat tego schorzenia, dzieląc się osobistymi historiami ludzi, którzy przeżyli tę chorobę. Dr Brian Abenbrook, Program Manager of Sepsis Australia and the Asia Pacific Sepsis Alliance, pomaga rozwiać wątpliwości. Ludzie często zdają sobie sprawę, że chodzi o potencjalnie śmiertelną chorobę, ale nadal świadomość na temat tego schorzenia jest zbyt mała. Nie ma się czemu dziwić, skoro nawet sami lekarze potrzebują dużo czasu, aby właściwie zdiagnozować to schorzenie. Sepsa to nadmierna reakcja organizmu na infekcję. Normalnie, gdy organizm ma infekcję, reaguje poprzez zapalenie. W przypadku sepsy ten proces staje się niekontrolowany i zaczyna uszkadzać organy, a czasem także kończyny, co może prowadzić do amputacji albo śmierci, tłumaczy dr Abenbrook. Natomiast Helen Kochszoch, fotografka z Sydney, organizuje wystawę ze zdjęciami, które opowiadają historię 11 osób, które przeżyły tę chorobę. Zdjęcia przedstawiają szczegóły dotyczące tego, jak te osoby początkowo doświadczyły sepsy oraz jak choroba zmieniła ich życie. Podobnie jak większość ludzi wcześniej, nie wiedziałam nic o sepsie. Katalizatorem tego projektu był program Australian Story, dotyczący człowieka o imieniu Mick O'Dowd. Jego historia bardzo mnie poruszyła, przez co przeszedł wraz z rodziną. Skontaktowałam się więc z Sepsis Australia, aby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby. Jeśli ja nie wiedziałam o sepsie zbyt wiele, to przypuszczałam, że wiele ludzi również nie ma o tej chorobie pojęcia. Zapytałam więc, czy mogę pomóc w podniesieniu świadomości na ten temat. Sepsa jest główną przyczyną zgonów dzieci, które można było uniknąć. Kolejnym mało znanym faktem jest to, że przypadki sepsy znacząco wzrastają w miesiącach zimowych. Mia Wilkinson to 14-letnia dziewczynka z Brisbane, która zachorowała na sepsę w wieku 14 lat. Jej matka Emmy mówi, że lekarzom zajęło kilka dni, aby zdiagnozować tę chorobę. W sobotę rano zabrałam ją do lekarza, który stwierdził, ach tak, to gastroenterologia, ale Mia wykazywała inne objawy i dziwne symptomy. Zabrałam ją więc do szpitala, gdzie myśleli, że to grypa i wirusowe zapalenie mięśni, które powoduje zapalenie nóg. Zabrałam ją do domu, ale już w niedzielę bolały ją nogi tak bardzo i miała wysypkę, więc powiedziałam, że zabieram ją z powrotem do szpitala. Ta choroba była trudna do zidentyfikowania, mówi matka. Mała Mia musiała przejść serię operacji, podczas których lekarze usunęli jej obie ręce i nogi. Potem przechodziła przez trudną drogę adaptacji do życia z protezami. Obecnie 14-letnia dziewczynka uczestniczyła w biegu na 100 metrów i mówi, że to ludzie wokół niej sprawiają, że czuje się jak każdy inny członek społeczności. Nie czuję się inna, po prostu mnie akceptują taką, jaką jestem. Traktują mnie jak człowieka, mówi Mia. Jednak dr Abenbrook podkreśla, że przypadki sepsy w Australii wykazują niepokojący trend. Liczba przypadków sepsy wzrasta, a jej ciężar nie jest dobrze rozumiany. Obecnie mamy około 55 tysięcy przypadków rocznie, z których około 9 tysięcy kończy się śmiercią. Oznacza to 7-krotnie więcej zgonów niż w wyniku wypadków drogowych i 4-krotnie więcej niż w przypadku często występujących nowotworów, takich jak rak piersi czy prostaty. Doktor rekomenduje kilka prostych sposobów, które można podjąć, aby zapobiegać sepsie. Dobra wiadomość jest taka, że sepsy można uniknąć. Chodzi tu o szybkie reakcje. Zawsze należy zadać sobie pytanie, jeśli niepokoją cię symptomy, czy to może być sepsa. Poza tym ważne jest dbanie o codzienną higienę i regularne szczepienia. Natomiast fotografka z Sydney podkreśla, że podczas kompilowania zdjęć do swojej wystawy była zdumiona tym, jak ludzie odnajdują siłę woli, by pokonać wyzwania związane z chorobą. Wszyscy ci, którzy przeżyli oraz ci, którzy stracili bliskich z powodu sepsy, są niezwykle silni i zmotywowani. Pomimo traum są aktywnymi, produktywnymi członkami społeczeństwa. Ten artykuł przygotowała Alex Anefantis dla SBS News, w języku polskim dla SBS Polish opracowała Agnieszka Berton.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.